Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to pamiętamy, że przestawiłyśmy sobie igłę na pozycję do prawej. Ścieg zygzakowy, więc natychmiast wracam z igłą do pozycji na środku. Uwaga, nie przestawiamy igły, kiedy igła jest w jakikolwiek sposób wbita w materiał albo nawet jest w środku bębenka. Wszystkie manewry igłą robimy wtedy, kiedy ona jest podniesiona do góry. Wtedy na pewno niczego nie uszkodzimy. Dalej. Igła na środku, naprężenie nici minimalnie zmniejszam. Ścieg zygzakowy zazwyczaj tego wymaga, ale minimalnie. Szerokość. Moja gumka ma około 0,5 cm, więc szerokość ściegu ustawiam sobie też mniej więcej na 0,5 cm, troszeczkę mniej, żeby się wbijać w gumkę, a nie gdzieś obok. Gęstość ściegu zmniejszam. Ustawię sobie mniej więcej na 2 i oczywiście sam ścieg przestawiam na zygzakowy. Czyli jeszcze raz, szyję zygzakiem dosyć gęsto, dosyć szeroko, zależnie od szerokości gumki, igła na środek, minimalnie zmniejszam naprężenie górnej nici w stosunku do tego, co było przed chwilą. Jeżeli ktoś boi się ryzykować szycie od razu na fartuszku, to oczywiście bierze drugi kawałek gumki, bierze sobie jakiś zbędny materiał i szyje sobie gdzieś na takim testowym fragmencie materiału. My będziemy od razu szyć tutaj. I teraz uwaga, mam przypiętą gumkę, będziemy szyć przy rozciągniętej gumce. Czyli lecimy. Dużo szpilek mam tutaj, ale pamiętam, że ta szpilka była tylko po to, żeby mi zaznaczyć początek. Ona niczego nie trzyma, żadnej gumki, więc ją sobie od razu wyjmuję. Natomiast ustawiam się z maszyną w zasadzie nad szpilką. I teraz muszę sobie zobaczyć, gdzie mi się wbije igła, więc tak sobie lecę do dołu. Ok, wbije mi się w materiał i w gumkę. To mi się podoba. Jedna rzecz. Chcę, żeby ten początek był dosyć dobrze przytrzymany. Dlatego, uwaga, na chwilkę długość ściegu zmienię na 0. To oznacza, że maszyna przeszyje mi zygzakiem w jednym miejscu, tak jakby łapiąc porządnie materiał i gumkę. Na razie jeszcze nie przejmuję się za bardzo szyciem dalej, ale mimo wszystko układam tutaj sobie już materiał do materiału. Wbijam sobie już igłę w gumkę i w materiał. Wyjmuję tą, igła mi już trzyma gumkę, więc wyjmuję szpilkę. Nic mi się z gumką nie stało. Gdyby się stało, to wyjmujemy wszystko i upinamy jeszcze raz. Przytrzymuję nitkę i uwaga, 2-3 razy maszyna będzie mi szyła w miejscu, bo długość ściegu mam ustawioną na 0. Starczy. To już się będzie całkiem dobrze trzymało. Teraz uwaga,